Dobry wieczór. W poniedziałek 6 maja Rafał Kulik. Zapraszam na ostatnie dziś wydanie Silesia Flash. Wyborczy maraton trwa. Za trochę ponad miesiąc znów wyruszymy do urn. Już 9 czerwca odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. Te zamkną trójskok wyborczy zapoczątkowany 15 października. Kampania choć krótka, to stawka jest duża, więc partie w eurowyborach stawiają na sprawdzonych polityków. W województwie śląskim zapowiada się ciekawa rywalizacja, o której opowie teraz Karolina Komada. W 2019 roku był jedynką na liście Wiosny Roberta Biedronia. Zdobył ponad 48 tysięcy głosów i zadebiutował w europarlamencie. 5 lat później ponownie ubiega się o mandat europosła, ale tym razem z trzeciego miejsca na liście Koalicji Obywatelskiej. To jest rozsądny krok, bo po prostu część moich wyborców już dawno głosuje na Koalicję Obywatelską. Ja nie jestem radykalnie lewicowy, nigdy nie byłem. Mi nie odpowiada ta narracja partii Razem, zwłaszcza w tym kontekście takiej skrajnej, socjalnej narracji partii Razem. I podjąłem taką, moim zdaniem, zdroworozsądkową, śląską decyzję, przemyślaną. Mam swoją agendę działań, też w sprawie śląskiej wiadomo, ale nie tylko. I chcę się po prostu zweryfikować, chcę zobaczyć, czy rzeczywiście te moje 5 lat pracy w regionie i w parlamencie rezonuje na wyborców. Na czele listy Koalicji Obywatelskiej jest minister aktywów państwowych Borys Budka, natomiast jedynką na liście Lewicy jest poseł Maciej Konieczny. Cała prawica uderza w eurosceptyczne tony. Ważne, żeby w Europie był silny proeuropejski głos, który nie boi się upominać o silną Europę, o Europę, która inwestuje w energetykę jądrową, w kolej, która odważnie idzie do przodu. Jedynką trzeciej drogi jest wiceminister do spraw cyfryzacji Michał Gramatyka, a Konfederacji Marcin Sypniewski. Politycy tej partii mają jasno określony cel. Chcą, żeby Parlament Europejski przestał produkować masowo przepisy, które ich zdaniem szkodzą Polsce. My mówimy, po pierwsze Polska, powinniśmy zająć się w końcu swoimi problemami, a nie zajmować się walką ze zmianami klimatu czy innymi rzeczami forsowanymi przez polityków unijnych, przez unijnych eurokratów. My mamy swoje problemy, powinniśmy je rozwiązywać. Na pierwszym miejscu listy Prawa i Sprawiedliwości znalazła się Jadwiga Wiśniewska. Wszystkim obietnicom i postulatom kandydujących do europarlamentu przygląda się kończący swoją kadencję Jan Olbrycht. Europoseł przyznaje, że przed Unią Europejską jest wiele wyzwań i zagrożeń. Klasycznym przykładem jest Zielony Ład, który jest pewną wieloletnią strategią. To nie jest żaden przepis. To jest wieloletnia strategia, za którą idzie bardzo wiele nowych przepisów, które wywołują kontrowersje, bo są różne sposoby patrzenia na to, że powinno być szybciej, bądź wolniej, bardziej radykalnie, mniej radykalnie. No, protesty rolników wyraźnie pokazały, że zbyt radykalne i zbyt szybkie działania niestety nie będą akceptowane społecznie. Co są nowe wyzwania, z którymi trzeba sobie dać radę? To jest kwestia niezależności energetycznej. To są wyzwania, przed którymi Unia stoi. Natomiast ja bym wyraźnie oddzielił od zagrożeń, gdzie trzeba po prostu ratować sytuację, tak jak chociażby wtedy, kiedy była pandemia. A aktualnym przykładem zagrożeń jest wojna na Ukrainie i nielegalny napływ emigrantów. Wojciech Saługa, marszałkiem województwa śląskiego, a koalicja 15 października z większością na sali obrad. Tak wygląda nowy układ sił w naszym województwie. Podczas pierwszego posiedzenia sejmiku województwa śląskiego wybrano również wicemarszałków i członków zarządu. Paweł Jędrusik. 29 głosów za. Poniedziałek to dzień sporych zmian w województwie śląskim. Jeszcze przed pierwszą sesją sejmiku województwa rozpoczynającej się kadencji, swoją, właśnie kończącą się, podsumował dotychczasowy marszałek Jakub Chełstowski. Zrobił to w Parku Śląskim, ale swoich planów na przyszłość szczegółowo jeszcze nie chciał zdradzić. W maju myślę, że to się wszystko zmaterializuje. Cały czas czekam na wybór nowego marszałka. Dzisiaj to się, mam nadzieję, wydarzy i w tym momencie mogę odejść i zacząć się rozglądać za tymi propozycjami, które są na stole, ale oczywiście chcę funkcjonować w obszarze samorządowym, biznesowym. Myślę, że to będzie te miejsce. Tuż przed pierwszą sesją sejmiku województwa śląskiego koalicja 15 października jasno dała do zrozumienia, że sensacji przy wyborze marszałka nie będzie. Radni zgodnie pozowali do zdjęć i informowali o sojuszu. Koalicja 15 października bierze odpowiedzialność za to województwo. Połączyła nas różnorodność i z tej różnorodności chcemy korzystać. Różnorodna jest koalicja 15 października, różnorodne jest województwo śląskie. W związku z tym będziemy realizować wyzwania, czerpiąc z najlepszych doświadczeń zarówno naszej koalicji, ale i także regionów, które są solą województwa śląskiego. W pierwszej kolejności wybrany został nowy przewodniczący. Został nim Jacek Jarco, były radny Rady Powiatu Zżywca.
dużo wyzwań, dużo środków, które przez zarząd będą do rozdysponowania dla samorządów, dla NGO-sów, dla organizacji społecznych innych, więc tu Rada będzie miała co robić. Już od kilku tygodni w kuluarach mówiło się, że marszałkiem województwa zostanie ponownie Wojciech Saługa i to znalazło potwierdzenie na sali obrad. Z kolei Prawo i Sprawiedliwość zgłosiło na ten urząd kandydaturę Jana Chrząszcza. Wynik tego wyboru był jednak z góry przesądzony. Teraz opozycyjni radni PiS jasno formułują oczekiwania wobec nowego marszałka. Jeżeli będzie to pan Wojciech Saługa, to będzie rządził województwem śląskim sprawiedliwie, patrząc także na te wszystkie sprawy, które wyborcy Prawa i Sprawiedliwości zgłaszali jako istotne dla rozwoju województwa. Jedyne, co można uznać za niespodziankę podczas poniedziałkowego głosowania, to fakt, że głos na Saługę oddało także dwóch radnych Prawa i Sprawiedliwości. Wraca demokracja, wraca prawo i wraca właśnie werdykt wyborców na salę sejmiku województwa śląskiego. Wyzwania ogromne. Trudna sytuacja międzynarodowa, wojna, transformacja energetyczna, która ciągle nam kuleje tutaj, ale najważniejsze, ludzie wyjeżdżają, ludzie przestają chcieć mieszkać w województwie śląskim, opuszczają nasze miasta, studiują w innych ośrodkach. To naprawdę duże wyzwanie dla nas, żeby ludzi tu zatrzymać. Dziś poznaliśmy też wicemarszałków i skład zarządu województwa śląskiego. Wicemarszałkami zostali Grzegorz Boski i Bartłomiej Sabat, a członkami zarządu Joanna Bojczuk i Rafał Adamczyk. Z jednej strony kontynuacja, a z drugiej zmiany. Miesiąc po wyborach ich zwycięzcy obejmują mandaty. W miastach i gminach województwa śląskiego inaugurują działalność nowe rady, a prezydenci, burmistrzowie i wójtowie oficjalnie obejmują stanowiska. Łukasz Kądziołka z kamerą odwiedził dziś Katowice, Rudę Śląską i Chorzów. Brawa w Katowicach i brawa w Chorzowie. Dzisiaj wielki dzień dla zwycięzców ostatnich wyborów. Odbyły się pierwsze sesje rad w miastach. W Katowicach prezydent Marcin Krupa już po raz ostatni złożył przysięgę. Tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców naszego miasta. Podkreślał, że kontynuacja jest miastu potrzebna. Pokazują inne miasta, które doskonale się rozwijają, które mają kontynuację realizacji poszczególnych działań rozwojowych zapewnioną, a w tych miastach, których się często władze miejskie zmieniały, to widać wręcz odwrotnie, to nie tylko stagnacja, ale też takie cofanie się. Zmiany zaszły jednak w Radzie. Pojawiły się nowe twarze, a także nowy przewodniczący. Jeszcze nie ma doświadczenia i potrzebuje wsparcia, ale nowe obowiązki już wzywają. To duży kredyt zaufania. Mam nadzieję, że ta kadencja upłynie pod znakiem współpracy i dobrej pracy na rzecz miasta. Sorry. Nowi radni powinni być zmotywowani, o czym jest przekonana debiutująca w Rudzkiej Radzie. Chyba każdy, kto robi coś po raz pierwszy, zaczyna jakiś nowy rozdział w swoim życiu, to powinien czuć taki jakiś lęk, ale mobilizujący do tego, że zaczyna się po prostu coś nowego. Sam prezydent Rudy Śląskiej zwraca uwagę na to, że po krótkiej, półtorarocznej kadencji ma przed sobą jeszcze sporo ciężkiej pracy w mieście. Samorządy mają trudne budżety w tym roku, więc liczę, że ta zmiana, która nastąpiła u samej góry, będzie skutkowała tym, że ta reforma finansów nastąpi. Nie reforma, ale rewolucja. Czeka chorzowski urząd. Ciężko na sercu, bo to był ogromny wysiłek. Jeszcze ciężej niż Szymonowi Michałkowi, który w wyborach sprawił wielką niespodziankę, może być dotychczasowemu prezydentowi Andrzejowi Kotali. Spróbuję, tak mi dopomóż Bóg. Dzisiaj ślubował już nie jako prezydent, tylko jako radny. Pierwsza sesja w Chorzowie przyciągnęła największe zainteresowanie polityków. Nowy prezydent już dziś zapowiedział, co zrobi w rozpoczynającej się kadencji. Z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że będziemy realizować tą obietnicę, o której wszyscy mówili, bo inaczej by ludzie po prostu na mnie nie zagłosowali w tych wyborach. Natomiast stadion nie jest oczywiście jedyną obietnicą w naszym programie wyborczym. Teraz wszyscy prezydenci, ci nowi i ci, którzy nie odstąpili swoich foteli, muszą się wykazać i zrealizować to, co w kampanii łatwo było obiecać. W tym roku może paść rekord liczby uczestników podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Już sama inauguracja przyciągnie tłumy, ponieważ wydarzenie otworzą przewodnicząca Komisji Europejskiej i premier Polski. Jedno z najważniejszych wydarzeń ekonomicznych w Polsce i na pewno w Katowicach rozpoczyna się już jutro w Międzynarodowym Centrum Kongresowym. Łukasz Kądziołka.
Zielona strefa prawie gotowa, a już jutro Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach wypełni się gośćmi. Wydarzenie potrwa 3 dni. Może w nim wziąć udział nawet 12 tysięcy osób. Szczególnie będziemy chcieli rozmawiać o przyszłości, stąd hasło tegorocznego kongresu Transformacja dla przyszłości, bo rzeczywiście wszystkie dziedziny naszego życia w kontekście tego, co się dzieje wokół nas, muszą się radykalnie zmieniać. O tych zmianach będą mówili zaproszeni prelegenci. Najważniejsi goście pojawią się podczas inauguracji Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Premier Donald Tusk i przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen w swoich wystąpieniach mają wskazać priorytety na najbliższe lata. Otwarcie kongresu we wtorek o godzinie 10. Majówka 2024 za nami. Wysokie temperatury zachęcały do aktywności sportowych. Wspinaczki górskie, wycieczki rowerowe, a nawet kąpiele wodne były dla wielu z nas na wyciągnięcie ręki. Niestety miniony tydzień okazał się bardzo pracowity dla ratowników grupy beskidzkiej GOPR, która interweniowała 46 razy. Do niebezpiecznego zdarzenia doszło również w Tyskich Paprocenach. Obywatel Ukrainy nieudolnie skoczył na główkę do wody, doznając poważnego urazu kręgosłupa. Karolina Komada. Długi weekend, wysokie temperatury i pierwsze niewinne kąpiele wodne. Niewinne, które przez chwilę nieuwagi mogą skończyć się tragicznie. Tak też było w sobotę 4 maja na Tyskich Paprocanach. 27-letni obywatel Ukrainy został przetransportowany do szpitala śmigłowcem LPR. Poszło zgłoszenie, że w okolicach plaży zachodniej, tej tak zwanej dzikiej plaży, mężczyzna skoczył do wody z wysokiego murka. Zostały wezwane wszystkie służby. Ratownicy, straż pożarna, pogotowie ratunkowe. Stwierdzono uraz kończyn dolnych, czyli niedowład kończyn dolnych. Wypadków było znacznie więcej w Beskidach. W Ustroniu 31-letni mężczyzna doznał złamania kręgosłupa oraz ręki podczas zawodów rowerowych. W akcji ratunkowej pomagali ratownicy z Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, którzy mają za sobą pracowity tydzień. Pogoda i wzmożony ruch turystyczny podczas majówki przełożyły się na bardzo dużą liczbę wypadków. Łącznie interweniowali 46 razy. Głównie to skręcenia, złamania kończyn dolnych górnych. Jeden uraz miednicy, dosyć poważny uraz kręgosłupa. Zdejmowaliśmy też jednego paroletniarza z drzewa. Z roku na rok ilość tych wypadków rośnie. Na przykład mówiąc tutaj o wypadkach rowerowych, na większości naszych ośrodków narciarskich pobudowano trasy single tracki. Z automatu po prostu coraz więcej rowerzystów się pojawia. Równomiernie rośnie nasza statystyka. Turystów w górach też z roku na rok przybywa. Choć tej majówki do śmiertelnych wypadków nie doszło, to ratownicy przestrzegają przed zbliżającym się okresem letnim. Korzystający z wypoczynku przy akwenach wodnych i w górach powinni pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. To było ostatnie dziś wydanie Silesia Flash. Kolejne już jutro. Spokojnej nocy.